ostatnie ważenie przed finałowym biegiem. Dobra, chłopaki, nie będę się rozpowiadał, bo nie ma sensu. Słyszeliście to wszystko pół roku temu, nic się nie zmieniło. Także tyle mam do powiedzenia. Ile ważysz? Link do całego odcinka Kanapowców znajdziecie w opisie tego filmu. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Kanapowcy na dzień przed biegiem zmierzają na ostatnią kontrolę swoich postępów. Podczas wizyty u lekarza dowiedzą się, czy mogą wziąć udział w 6-kilometrowym ekstremalnym wyścigu z przeszkodami. Siemano. Okej, czyli jesteśmy już dzień przed biegiem, czyli minął miesiąc od ostatniego odcinka. No to niesamowicie się ekscytuję, bo naprawdę no, trzymam za chłopaków bardzo, bardzo mocno kciuki. Mamy ostatnie ważenie. Cześć. Cześć, Maśka. Co pokaże waga kucharza, który kiedyś uwielbiał się przejadać? 72,5. Co pan na to? Jaki sukces! Jest kosmos. 23 kilo no, w parę miesięcy, no to jest kurczę kawałek roboty, nie? Pozwolenie oficjalne do biegu. Yeah. 23 kg w 6 miesięcy. Super wynik, wiadomo. Rafał był mega oddany temu całemu procesowi. Widać było, że naprawdę, naprawdę się przykładał. Jestem ciekawa, jak innym chłopakom poszło. Nie ukrywam, jestem ciekawa, czy Mariusz zgubił chociaż 1 kg, bo cały czas bardzo mu kibicuję. Jest, i stoi na przeszkodzie. Poproszę pana Przemka. 91,4. Jest dobrze. Przez cały udział w programie schudłem 15 kg. To też jest dla mnie mocny wynik, bo tym bardziej, że to ciało zaczęło się jakoś rzeźbić, tak? Jakoś uwydatniać te mięśnie i na tym brzuchu się zaczęło to poprawiać. Jest dobrze. No właśnie, i tutaj warto by było powiedzieć o czymś takim, co się nazywa rekompozycja. Bo odchudzanie odchudzaniem, wiadomo, chcemy, żeby jak najmniej było tej tkanki tłuszczowej, chcemy być lżejsi. No ale czy tylko w tym odchudzaniu chodzi o to, żeby być jak najlżejszym, żeby ważyć jak najmniej? No nie. Rekompozycja, czyli jednocześnie gubimy tkankę tłuszczową i budujemy masę mięśniową. W takim systemie nasza tak naprawdę utrata wagi, utrata tych kilogramów może nie być tak bardzo znacząca, no bo w trakcie tego procesu odchudzania budujemy też tkankę mięśniową, która przecież waży. Warto jest mieć na uwadze, że nie zawsze spadek kilogramów musi być tak spektakularny, żeby nasza forma, żeby nasza sylwetka bardzo spektakularnie się zmieniła, bo tkanka mięśniowa to nie jest to samo co tkanka tłuszczowa, a w procesie odchudzania nie powinno nam zależeć tylko i wyłącznie na tym, żeby ważyć mało, bo takie myślenie to jest bardzo szkodliwe myślenie. Świetna robota. Czy rezygnacja z piwa przyniosła listonoszowi sukces? 81,3 u nas. Bardzo proszę, super. Zapraszam. Bo on w ogóle nie do poznania jest. Czy to tylko ten bober, co zrobiłem na głowie? Nie, no myślę, że nie, że bober ma najmniejsze znaczenie. Fajnie było się wreszcie przed panią doktor pokazać tak, jak w sumie powinien wyglądać młody mężczyzna. Pięknie. Nie ma czegoś takiego, że człowiek powinien wyglądać tak albo powinien wyglądać inaczej. Kwestia naszego wyglądu jest bardzo subiektywna. Oczywiście w kwestii zdrowotnej zgubienie tej nadwagi, zgubienie otyłości jest bardzo kluczowe. Ale uważam, że nie należy oceniać atrakcyjności człowieka tylko względem wagi. Ciśniemy bieg, bieg. Mogę pana Daniela prosić? 110. Dobry wynik. 20 kg. 130. Super. Tak się cieszę, że już schudłem 20 kg i ogólnie zmieniłem siebie, co nie? Teraz tej kulki coś wyciąłem. Jeżeli chodzi o wagę, 20 kg zeszło. Od zabiegu 8 kg. Dziś pełen energii. Jeszcze niedawno Daniel męczył się nawet przewijając syna. To jeszcze tyle? Nie chciałem już tak żyć. Pół roku temu to w ogóle nigdzie nie wychodziłem, tylko wszystko przez szybę oglądałem. Przychodzi piątek, auto odstawiam, wszędzie z buta. Chcę po prostu tak wyjść do ludzi z Patrycją, z dzieckiem, no po prostu pogadać, to jest rodzinka, co nie? Jest coś takiego, że w momencie, kiedy wychodzimy z tego stanu na przykład otyłości, tak jak ja wyszłam ze stanu otyłości, to mam naprawdę dużo więcej energii, dużo tak naprawdę więcej chęci do takiego aktywnego życia. I nie mam już takiego poczucia, że muszę się do tej aktywności zmuszać. Rzeczywiście były takie momenty wcześniej, że musiałam się troszeczkę przymusić, że to było na zasadzie,
bardziej świadomego wyboru. W tym momencie te wybory, na przykład, żeby wybrać aktywność fizyczną, są bardziej intuicyjne. Ja po prostu mam ochotę, mam chęć, czuję tą energię, czuję tą potrzebę ruszania się w ciągu dnia. Wcześniej, kiedy byłam otyła, tego niestety nie było. Również zamykałam się w domu, również siedziałam na kanapie, wiele rzeczy zamawiałam sobie online, po prostu z dowozem do domu albo do paczkomatu, jak najbliżej domu, żeby jak najmniej się ruszać, bo ten ruch po prostu nie był przyjemny. W tym momencie jest bardzo przyjemny i w tym momencie moje ciało samo mi wysyła takie sygnały na zasadzie: hej, poruszajmy się, hej, poróbmy coś, a może byśmy poszli, nie wiem, do lasu, a tutaj tego, a tamtego, no i fajnie. To jest naprawdę cudowne, kiedy to nasze ciało przestaje nas tak dociążać, jeżeli wiecie, o co chodzi, a zaczyna nas samo aktywizować. Super uczucie. Tak, kiedyś potrafiłem ugotować tylko parówkę. Tak, teraz ostatnio zrobiłem im leczok. O Boże, to bym mogła iść dniami i nocami, naprawdę. Gotuję przepysznie. Z powodu nadwagi Daniel zmagał się z kompleksami. Moim takim największym marzeniem jest to, żeby ochronić Igora, żeby nie był gruby, żeby z niego się nie śmiali, żeby nie miał tyle przykrości. No nie chcę przecież, żeby się zalał, tak jak ja. Daniel po operacji wylądował w domu i to był doskonały moment na to, żeby znaleźć 1000 wymówek. Pokazał wolę i siłę charakteru i tak naprawdę trzymał się restrykcji żywieniowych do dzisiaj. Moim skromnym zdaniem jest wielkim zwycięzcą. Nie podoba mi się słowo restrykcje, ale to już dobrze wiecie. Aczkolwiek w tym przypadku, jeżeli chodzi o Daniela i słowa trenera, to mam trochę ciarki na rękach, bo rzeczywiście no niesamowitą wykazał się tutaj siłą tego swojego charakteru, siłą swojej głowy i tego takiego podejścia mentalnego, bo to był idealny argument do tego, żeby wrócić do starych nawyków żywieniowych. Takie uziemienie z dnia na dzień, kiedy byliśmy właśnie aktywni, kiedy byliśmy w jakimś procesie, potrafi nas bardzo zdołować, a przez to zdołowanie sięgamy często do tego, co wcześniej dawało nam przyjemność. I akurat w przypadku osób z nadwagą czy z otyłością bardzo, bardzo często się zdarza, że jest to po prostu jedzenie, nadprogramowe jedzenie. Gdyby nie wyrostek, to normalnie bym mógł być z wami. Bo to nie chodzi o to, że teraz to się wszystko zakończy, ta przygoda, co nie, i wrócę do starego trybu życia. Nie ma szans. Teraz cały czas będę to kontynuował. Gdyby nie kontuzja, to ja mu powiedziałem, stanąłbyś przed nami, myślę, żebyś powiedział 95 z tych swoich początkowych 130. Zrobiłby to. Pora na ostatniego z kanapowców. 124,2. Mariusz przytył i wrócił do wagi sprzed obozu odchudzającego. I co? I jaki jest efekt tego obozu odchudzającego? Żaden. Po prostu żaden. To jest idealny przykład na to, że tego typu obozy nie mają racji bytu. One nie uczą zdrowych nawyków żywieniowych. One nie uczą stabilizacji w diecie. One tak naprawdę wrzucają nas w ten taki sztuczny świat jakiejś idealnej aktywności fizycznej, idealnego odżywiania na 2 tygodnie, po czym wracamy do swojego domu, wracamy do swojej szarej rzeczywistości i jesteśmy dalej w tym samym bagienku, w którym się taplaliśmy. Proszę, idealny przykład, jak to w realu wygląda. Ma pan ciśnienie 140/90, wysokie trochę. Nie mogę pana zakwalifikować do udziału w tym konkursie, ponieważ w tym momencie, tak jak 6 miesięcy temu, nie jest pan osobą wydolną do tak dużego wysiłku. Szkoda Mariusza. Bardzo mi szkoda Mariusza. Zastanawiam się, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia jego podejścia, czy to jest może kwestia też jakby poprowadzenia tutaj programu. Nie wiem, no przykro mi bardzo. Mam nadzieję, że koniec końców osiągnie swoje cele i mam nadzieję, że znajdzie metodę taką odchudzania, która będzie na niego działała. Jak widzicie, obozy odchudzające są o kant, wiecie czego potłuc. Dziękuję bardzo. To była po prostu strata czasu. Życzę powodzenia. Wszedłem, powiedziałem, co miałem powiedzieć, ona powiedziała, co miała powiedzieć, ubrałem buty i wyszedłem. Dobra, chłopaki, nie będę się rozpowiadał, bo nie ma sensu. Słyszeliście to wszystko 5 roku temu, nic się nie zmieniło. Także tyle mam do powiedzenia. Ile ważysz? Tyle samo. Niestety niektórym tak duża zmiana stylu życia i przyzwyczajeń przychodzi trudniej niż innym. Ciężka praca popłaca, tylko tyle mi przychodzi do głowy i generalnie, no kurde, zrobi się fantastyczną robotę. Z dżentelmenów, którzy byli dosyć mocno schorowani, aktualnie są zdrowymi facetami. Tak, odchudzanie to jest ciężka praca. To jest prawda i zgadzam się tutaj z tym, co trener powiedział.
Dietę można dostosować do swoich potrzeb. Cele tak naprawdę też powinno się dostosować do swoich potrzeb. Aktywność fizyczną przede wszystkim trzeba dostosować do swoich potrzeb. Osoba, która na przykład ma chore kolana, nie będzie biegała. Program tutaj narzucił chłopakom swoją wizję i część chłopaków była się w stanie do tego dostosować. Widocznie Mariusz nie był w stanie się do tego systemu dostosować. Niestety, to pokazuje osobom, które odchudzają się, że Mariusz nie dał rady, bo jest słaby, co nie do końca musi być prawdą, dlatego że może metody zaproponowane przez program nie były dostosowane do Mariusza potrzeb i do Mariusza możliwości. Te możliwości to nie jest tylko kwestia tego, a bo ty masz możliwość schudnąć 50 kg, to musisz schudnąć 50 kg. Nie, chodzi o zupełnie inne możliwości. Jedna osoba będzie miała dziecko, druga nie będzie miała dziecka. Jedna osoba będzie pracowała na zmianki i będzie czasami pracowała w nocy, druga osoba ma stałe godziny pracy. Jedna osoba na przykład jeździ samochodem, druga osoba jeździ autobusem. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę mają znaczenie w kontekście wyboru metody odchudzania. Ile ludzi, tyle różnych historii i tyle różnych przypadków. Metoda odchudzania, aktywność fizyczną, tak naprawdę wszystko trzeba dostosować do siebie, a nie siebie do diety. Absolutnie nie, to nie w tą stronę powinno działać. Nowo nabyte walory żal chować przed publicznością. To co, taki na wódki chodzisz? Znowu się obserwujesz w lusterku? Nie, tylko po to, że poszedłem się dolić. Wiesz co, jeszcze parę miesięcy temu nigdy bym nie był. Myślałam, że w ogóle z kanapy się ruszysz. Bo Rafał miał zgoła inne zainteresowania. Powiedz start. Żuj! Tato! 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 Wiecie, nie jadłem frytek pół roku, nie? Ale czy to jest jakiś sukces, że się nie jadło frytek pół roku? Dla mnie to nie jest jakiś wielki sukces, że się nie jadło frytek pół roku. Bo frytki można bez żadnego problemu wpleść w zdrową, zbilansowaną dietę odchudzającą. Super, że teraz Rafał ma fajną dietę, ale nadal frytki to nie jest jakiś produkt, powiedzmy, najgorszy. Można wspaniale przyrządzić frytki i będą niskokaloryczną przekąską, także nie czaję, o co chodzi. Jeszcze niedawno kucharz nie miał siły na gotowanie w domu. O, pokrój może pomidory, co? Tak jak patrzę na tamte zdjęcia na siebie, to mówię, to faktycznie z każdego kartofla można wystrugać frytki, nie? Znaczy teraz w domu odżywiam się głównie etykietami. No, na początku się z tego śmiałem, jak można chodzić po sklepie i patrzeć etykiety, ale... Że ja się boję, że ja do tego wrócę. Jak zacznę teraz jeść te frytki, zacznę jeść ten normalny chleb, to znowu będę takim ulanym świniakiem, no. Ojejku, ojejku, ojejku. Tak, czytanie etykiet jest bardzo ważne i trzeba mieć świadomość, co w tych naszych produktach jest. Warto jest wybierać produkty zdrowe. Warto jest wybierać produkty jak najmniej przetworzone. Ale to nie jest klucz do odchudzania. Kluczem do odchudzania jest deficyt kaloryczny. Żeby wyjść z takiego problemu mentalnego, jeżeli chodzi o jedzenie, po prostu warto jest podchodzić do tego jedzenia normalnie. Tak, frytki, zjadłam frytki, koniec, kropka, zjem sobie później coś innego. Tak, zjadłem na przykład zdrowy posiłek i tyle, i fajnie, i jest dobrze. Nie popadajmy w paranoję, ani w jedną, ani w drugą stronę. To chwilę się może rozgrzejemy, co? Głównymi rzeczami, no bo jakie się zmieniły, no to nasze miejsce do randek, a tym miejscem jest siłownia. No, za taki trening to nie są tanie rzeczy, jak cię uczę teraz. To ile ci jestem dłużna? Zależy, w czym będziemy liczyć. Moim zdaniem ma figurę idealną. No, bez kitu, nie? Po prostu barki szerokie, talia wąska, no. Ale super, że partnerka Rafała też tutaj zaczęła z nim chodzić na siłownię i wspólnie spędzać czas i też chyba jej figura wygląda znacznie lepiej. Takie mam wrażenie, że i ona w tym całym programie troszeczkę zeszczuplała, także serdecznie gratuluję. A najważniejsze, że znaleźli dla siebie fajną zajawkę i że się cieszą po prostu ze wspólnego czasu. Myślę, że te zmiany, które teraz nastąpiły, nie są tylko na 3-4 miesiące, tylko chcemy je zachować już na całe życie. I to jest super podejście. Nie na 3-4 miesiące, tylko na całe życie, bo zmiana nawyków, zmiana naszego stylu życia właśnie na tym polega. I wtedy naprawdę nie zdarzy się żaden efekt jojo, nie zdarzy się powrót do wagi, ani nic takiego, bo po prostu jeżeli czerpiemy radość z tego procesu i z tego życia, to będziemy w stanie utrzymać ten styl życia przez bardzo długi czas i będzie on nam sprawiał przyjemność. O to właśnie w tym procesie powinno chodzić, żeby uczyć się fajnego, takiego super fajnego życia. Po prostu. No jestem bardzo szczęśliwy, jestem tak szczęśliwym człowiekiem, że tego się opisać nie da, nie? Teraz wyjście na pizzę może zastąpić wyjście nad jezioro, na basen czy na jakikolwiek inny sport. Nie ma wstydu, nie? Za to jest powód do dumy. I z dziećmi się inaczej można bawić i siły więcej, zadyszki nie ma.
Zmieniłem nasze życie, tak można powiedzieć, o te 180 stopni. Z takich typowych kanapowców w domu, siedzenia, leżenia, nic nie robienia. No nie, ja już do tego nie wracam nigdy, nie? Na Śląsku rozpoczyna się kolejny zwykły dzień. Dorośli śpieszą się do swoich obowiązków, dzieci zmierzają do szkoły i nikt nie podejrzewa, że oto trzech śmiałków staje właśnie u progu wielkiego wyzwania. Ty, ale teraz to już masz trójmasor, drużu. To, teraz jest elegancko. Jutro pojawią się na starcie ekstremalnego biegu. To ostateczny sprawdzian ich pracy i zaangażowania z ostatnich 6 miesięcy. Było 5, by was zostało 3. Jeszcze żeby tych 3 zrobiło, ale byłby dramat. To dramat, chłopie, porażka. Tak daleko wytrwaliśmy, kuźwa. Do tego zadupialiśmy tyle czasu na tej siłowni, diety, to wszystko, żeby to zrobić, ten bieg cały. No a potem się okaże nagle klop z połowy jakiejś tam trasy i dziękuję i do widzenia. Nie ma stresu. Nie ma żadnych obaw przed tym biegiem, nic. Nic chyba się tylko, nie łamie. No nie, no chyba tylko tego, że padnę i kark skręcę. To nie, ale kuźwa, chłopie, pocieszył się, no to... No nie, no weź, wiesz, no... Kark skręcę, kuźwa. Jedyne, co mnie tutaj zastanawia, to nie widzieliśmy tak naprawdę tego procesu przygotowawczego chłopaków do tego biegu. Dlaczego? I bardzo żałuję, bo to by było naprawdę ciekawe, żeby zobaczyć, jak trenują, żeby zobaczyć, jak zwiększa się ich wydolność. Wiecie, o co chodzi, żeby po prostu mieć ten punkt zaczepienia, no bo widzieliśmy survival, widzieliśmy spotkanie ze strongmanem, widzieliśmy spotkanie z chłopakami na wózkach inwalidzkich, którzy byli bardzo inspirujący. Ale nadal nie widziałam w ogóle tego procesu przygotowawczego do takiego biegu, a może ja też bym chciała wziąć udział w takim biegu i może chciałabym się zainspirować, a nie wiem tak naprawdę od czego zacząć. Po kilkugodzinnej podróży trzech dziennych muszkieterów dociera do celu. Pora na odpoczynek i regenerację przed jutrzejszą próbą sił. Ale kurczak do kurczak, jakiś cały wiór. Chłopaki mają catering dietetyczny. Ja to absolutnie rozumiem i absolutnie tego nie krytykuję, dlatego że catering dietetyczny to jest fantastyczna opcja dla osób na przykład zabieganych, dla osób, które nie mają czasu na codzienne, notoryczne gotowanie i po prostu stanie przy garach. Także super, fajnie, zbilansowane, dobre jedzonko. Niech im tam na zdrówko idzie. Żeby nam się powiodło. Pół roku w ciężkiej walki. Dualne nogi. Pół roku ciężkiej walki. Walka była ostra. Jutro wszystko. Kuźwa, dobre. Ty, to jest dobre. Co to ma być? Ty zamawiałeś z warzywami? I jeszcze sałatkę dali. No jeszcze, co to jest? W przeszłości Przemek nie jadał nawet owoców w cieście. Zawsze mieliś te warzywa. Staram się, Mieszy, jak najwięcej wprowadzać ich w swoją dietę. Czosnek zawsze w cenie, więc cebulę. Te witaminy jednak mocno były mi potrzebne i widać efekty. Aż się zapytał mi, no, kabaczek jest? Niestety. Poprzestawiało mnie to w głowie troszeczkę. Zauważyłem pewne priorytety, na które nie zwracałem do tej pory uwagi, tak? Artur! Zosia! Co? Idziecie kulać. Chodźcie, pizzę zrobimy. Też jakąś tą radość mi sprawia. Forma spędzania z żoną, z dzieciakami przez dłuższy okres było tak, że dzieci już mówiły: tato, no ale znowu piwko, no bez przesady, tu do kolego widzisz, jak to może być. A teraz wychodzę gdzieś indziej niż na siłowni, to zdziwieni. Chyba, że do kuchni. Zobacz, Arturek, tak zagniatamy, żeby jak najwięcej powietrza też się dostało do tego. Bo sobie robili nawet sałatkę jarzynową, kroili warzywa. Jeszcze? Byli bardzo szczęśliwi, że tak mogą coś zrobić. Warzyw nie chciał też jeść 6-letni Artur. Po tacie widać, że to dało rezultat, że tata zajada. A ta rukola mi smakuje w deserku. Artur zaczął patrzeć pod tym kątem, żeby coś tam z warzywami bardziej było. On sam przychodzi: tato, a to jest bardziej zdrowe, dodaj jeszcze sobie marchewkę. Nawyki żywieniowe naszych rodziców bardzo wpływają na nasze nawyki żywieniowe. Wiele tak naprawdę schematów odżywiania, jedzenia posiłków, doboru produktów, komponowania swojego talerza wynosimy z domu. U mnie w domu były dosyć dobre przykłady, jeżeli chodzi o moich rodziców. Zawsze było dużo warzyw, zawsze było dużo owoców, były produkty zdrowe. Jedyne, co u mnie było, jak byłam dzieckiem i pamiętam to do dziś, że na przykład chipsy, słodycze to były takie produkty zakazane. Napoje gazowane to były takie produkty zakazane. W momencie, kiedy ja na przykład przynosiłam coś takiego, no to to się spotykało z takim dużym niezadowoleniem, może nawet delikatną złością, że ach, to są takie okropne produkty. Teraz staram się z tego wychodzić i teraz ja też na przykład staram się pokazywać moim rodzicom, że to nie produkt jest problematyczny, to nadmiar tego produktu jest problematyczny. Jeżeli ja na przykład raz na jakiś czas
czas, raz na miesiąc mam ochotę napić się coli, to napiję się tej coli. A to takie notoryczne ograniczanie, restrykcje, jakieś zabranianie powoduje, że ja później bardzo łapczywie rzucałam się na tego typu produkty. I w momencie, gdy się wyprowadziłam z domu rodzinnego, no to wiecie, hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? Pierwsza żabeczka, pierwsza biedroneczka, sklepik lokalny i Paulinka sobie nakupowała, no bo przecież nie było tego takiego ciśnienia z góry, że tych produktów jeść nie wolno. Mogę sobie robić, co chcę. I teraz na przykład w moim domu rodzinnym jest fajniejsze, myślę, podejście do jedzenia i do odżywiania. Nie ma czegoś takiego, że o Boże, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Jest raczej okej, mam ochotę, to się troszeczkę napiję, nie będę sobie robić z tego powodu wyrzutów, bo wiem, że na przykład pójdę później na spacer, będę mieć aktywny dzień. Nie chodzi o to, żeby spalać te produkty, absolutnie nie. Chodzi po prostu o to, żeby prowadzić fajne życie i wtedy w naszą dietę naprawdę bardzo dużo rzeczy można włączyć. A mimo wszystko jest to zdrowa, zbilansowana dieta, która też dba o taki spokój w naszej głowie. Także z domu wynosimy bardzo dużo i warto jest dbać, szczególnie jeżeli macie dzieci, o to, żeby pokazywać tym dzieciom dobre, naprawdę porządne wzorce żywieniowe, bez presji, bez ciśnienia, ale z dbałością o to, żeby naprawdę te produkty były wartościowe i żeby te posiłki były wartościowe. Oj, kochanie, ten komputer, te wszystkie siedzenie z kumplami, to wszystko poszło w odstawkę. Więc ta kanapa tak naprawdę, no, w naszym życiu przestała spełniać rolę wszystkiego. Teraz jest, wróciła do tego, do czego jest, czyli usiąść, odpocząć i wrócić do swojego życia. Wiecie co, ja tak powiem wam szczerze, nawet po roku temu nie wpadłbym na to, że tak się nasze życie zmieni, że tak schudniemy i w ogóle, nie? Teraz tak naprawdę kupuję te ciuchy mniejsze, bardziej można powiedzieć takie obcisłe i to wygląda całkiem inaczej, nie? Bo... bardziej obcisłe, tymczasem ja po schudnięciu 50 kg. Bluza XL, wiecie, taka fajna, duża, obszerna, no ale ja kocham takie ciuszki, ja nie lubię takich bardzo mocno opinających ubrań, nie wiem, jakoś tak źle się w nich czuję, taka skrępowana. Oczywiście, jak schudłam, to też zmieniłam swoją garderobę. Jak ważyłam te 130 kg, to chodziłam tak naprawdę tylko w jednej bluzie, może dwóch bluzach i leginsach. Bardzo trudno było mi kupić ubrania. Ograniczałam się tak naprawdę do trzech sklepów i to był Kapal, który był dosyć drogi i naprawdę wydawałam tam dużo pieniędzy. H&M w tej takiej wersji plus size, której niestety nie było w moim lokalnym H&M, więc musiałam te wszystkie rzeczy zamawiać online. Później te rzeczy przychodziły, okazywały się za małe, za duże, musiałam je zwracać, było to strasznie irytujące i jeszcze ewentualnie C&A. To były takie trzy sklepy, gdzie ja kupowałam. Czasami coś udawało mi się znaleźć w TK Maxie, właśnie na tych takich większych rozmiarach, ale często te rzeczy po prostu nie były w żaden sposób modne. To były tylko takie ubrania na zasadzie ubiorę się, żeby przetrwać. Ubiorę się tylko po to, żeby po prostu nie chodzić na golasa. No nie ukrywajmy, nie mogłam znaleźć dla siebie takich ubrań, które rzeczywiście by mi się podobały i w których czułabym się komfortowo. Więc bluza, leginsy i tak trwałam tak naprawdę. Zobaczcie, jaki fantastyczny przykład. Chłopaki rozwijają się nie tylko w kontekście, wiecie, siły, tak? Ale i modowo, i kulinarnie, no na wielu, wielu płaszczyznach. Także tak jak wam mówiłam, odchudzanie to nie jest tylko i wyłącznie zmniejszanie naszej masy ciała. To jest moment na gigantyczny rozwój siebie samych. Dziś Rafał, Damian i Przemek biorą udział w ekstremalnym wyścigu. Już od samego rana co 10 minut ze startu ruszają kolejne tury uczestników. Na 6-kilometrowej trasie będą musieli pokonać aż 30 przeszkód. Mężczyźni, którzy jeszcze niedawno czas spędzali głównie na kanapie, zmierzą się z prawdziwymi pasjonatami sportu. O kurde, jaka armia ludzi, kurwa, nie? Myślałem, że spotkamy takich równych sobie, nie? Że równy sobie, równy sobie. Oni byli tak wszyscy dożyłowani tam. Trochę się denerwuję, nie ukrywam, bo mocno trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że dadzą sobie radę. Wiecie, dlaczego się denerwuję i martwię? Bo ja nie widziałam tych prób, nie widziałam tych treningów i tak naprawdę nie wiem, na jakim oni są etapie po prostu wyszkolenia, wyćwiczenia, na jakim etapie jest ich kondycja. Nic nie wiemy, po prostu nic nie wiemy.
Dlaczego? W programie błagam, następnym razem pokazuj nam też trochę tego procesu przygotowawczego, bo jesteśmy chętni, żeby to oglądać. Nie tylko strongmanów, nie. Też właśnie tą codzienność, z którą my w domach często się mierzymy. Ty co taki spięty jak baranie jaja? To Ci ludzie jacyś tacy, nie wiem, bez układu nerwowego. No czy się upierdzili w błocie przebiec 6 kilometrów i... Przyjdź, nie? Nie wiem, minus 700. Patrzy się, koleś bez koszulki. Drugi bez koszulki. A ja stałem z boku i tak. Aha, nie skręcić kostki, nie złamać, nie wiem, nie przeciąć paluszka. Milion myśli, co po drodze może stać się nie tak, że kurczę, będzie jeszcze gorzej niż jest. Po, jak tam go zmiotą, hopi, a nawet się wiatr nie zawiał. Przeszkody po prostu aginie z jakiegoś filmu science fiction, niektóre mnie, Boże, przecież tego nie zrobię, no gdzie? Co ja tu robię w ogóle? Ale oni powinni być do tego przygotowani. Oni powinni być do tego przygotowani. Oni przynajmniej powinni wiedzieć, z jakiego rodzaju przeszkodami mogą się tam spotkać. A mam wrażenie, że oni przyszli na zasadzie goli i wesoli, tak się mówi? I po prostu nie wiedzą, co tam będzie się działo. No chyba tak nie powinno to wyglądać. Jednak jak się przygotowujemy do jakiegoś biegu, do jakiegoś wyzwania sportowego, no to ta świadomość, czego się spodziewać, no to jest podstawa. A oni chyba są raczej wystraszeni, a nie gotowi. Do kanapowców zaczyna docierać skala wyzwania. Ja byłem przerażony. Pani Pierzek Maciek, będziemy dzieciaczki! Gdy się na tych dyktach zaraz a gdzie tam dopiero ten bieg cały? Ma rodzicie. Przemógł w swoim żywiole, widzę. Dość typowy taki dzik, taki spuszczy. On to nawet bez tej koszulki też by poleciał. Taka reprezentacja zasługuje na odpowiedni doping. Na trybunach pojawili się niebiorący udział w wyścigu koledzy, a także żony zawodników. Ale fajnie, że chłopaki przyszli jako wsparcie. Bardzo fajnie, ale gdzie jest trener? Czy ktoś widział trenera? Czemu trenera nie ma? Czemu ich tutaj po pierwsze nie dopinguje i nie daje im jakichś wskazówek? O co chodzi? Cześć dziewczyny! Joma! Cześć! Cześć! Aż im zazdroszczę! Chciałbym się pochlapać tutaj w błocie. Dowaliście przeszkodę, ale to... Wielka dupa! Szkoda ci! Bardzo! A tobie? A mi nie! Mariusz... Nie jest to coś, co... myślę, sprawiłoby mi przyjemność. Ale skąd wiesz? Skąd wiesz, skoro ani razu nie próbowałeś? Naprawdę endorfiny po aktywności fizycznej to jest coś niesamowitego. To jest taki boost pozytywnej energii, takiego uśmiechu i naprawdę można się czasami bardzo zmęczyć, a później jest ta chwila oddechu i sobie człowiek myśli, o wow, ale było super, chcę jeszcze raz. Choć Mariusz jako jedyny nie schudł i nie zerwał z nałogami, wierzy, że szklanka jest zawsze do połowy pełna. Karmelik, ja się czuję zwycięzcą z tego programu, pomimo tego, że nie schudłem. Zacząłem zwracać uwagę na wiele innych rzeczy. Na to, co jem, w jaki sposób się odżywiam i przede wszystkim zacząłem dokonywać świadomych wyborów. Spośród marek gotowych sosów? Bo ja naprawdę starałem się, może nie trzymając w 100% tą dietę, może nie jadłem tego, co było tam pierwszy, drugi, trzeci dzień i tak dalej, ale wybierałem sobie pojedyncze posiłki z tych dni, które jakby mi bardziej pasowały w danym dniu, bo na przykład na to miałem ochotę. No po 3 tygodniach no nie widziałem tych efektów za dużych. A przecież może nie w 100%, ale powinny być. Nie rozumiem tylko, czemu narrator z takim pasywno-agresywnym podejściem nam tutaj komentuje Mariusza wypowiedzi. Po co kogoś krytykować? Dlaczego nie można by było pochwalić tej osoby za te chociaż małe kroki, które poczyniła ku zdrowiu, ku lepszej sylwetce? Czasem trzeba się po prostu czegoś nauczyć, trzeba zacząć wprowadzać to w życie i dopiero za jakiś czas to zacznie kiełkować. Ja trzymam za Mariusza kciuki cały czas, bez przerwy. Mimo, że niektóre jego zachowania i odzywki mi się nie podobały, to i tak uważam, że warto jest go wspierać. Bardzo dużo w mojej głowie zaszło zmian. Dzięki temu programowi ja sobie zarzuciłem pewien reżim i mój taki limit jest 6 tysięcy. Bo dla mnie 6 tysięcy kroków no to jest około 4 kilometrów. Do 6 tysięcy trochę brakuje. Aktywnym spędzaniem czasu zaraził też mamę Elżbietę. Mama Elżbieta, jaka przemiana. Ona chyba schudła z 20 kg w trakcie tego programu. To chyba program powinien być o mamach i partnerkach, a nie o chłopakach. Bo tutaj panie gigantyczny progres zrobiły, mam wrażenie.
Przyjdą dla mnie. Trzeba się po prostu ruszać, trzeba coś robić ze sobą. Tak, no chodź. Wiem, ale mam tremę. No to się nie tremuj, no Boże. Nie. To ja też mam tremę, ja nigdy tym nie rzucałem. Zawsze będę go kochała, wspierała i to jest moje dziecko i ile by nie miał lat. Twoją synową chciałabym tu poznać ją. No, przyszłabym se na kręgle, ty byś przyszedł, musiałbyś najpierw tu, no. To jeszcze trochę poczekasz, no. No jest mi przykro, owszem, no jest mi przykro, no każdemu by było przykro, nie? Ja widzę winę w sobie. Dawaj, mama, dawaj! Tylko, że nie każdy jest taki sam. Jednemu pójdzie łatwiej, a drugi potrzebuje więcej po prostu czasu, cierpliwości, więcej wsparcia. Ja cztery zostały! Ktoś ci stanie koło ciebie, klepnie cię w ramię i powie, stary, dasz radę, nie? Dziś te słowa na pewno chcą słyszeć także koledzy Mariusza. Ja sama byłam w bardzo podobnej sytuacji co Mariusz. Ważyłam 130 kg i uwierzcie mi, że podejmowałam bardzo dużo prób odchudzania. I 99% tych prób odchudzania kończyła się wielkim fiaskiem, powrotem do starych nawyków żywieniowych, powrotem do starego trybu życia, do siedzenia na kanapie i po prostu zajadania stresów, smutków, nudy, no po prostu wszystkiego, co tylko można było zajeść. To nie jest tak, że ja usprawiedliwiam Mariusza, absolutnie nie. Żeby schudnąć, trzeba wykonać bardzo dużą, ciężką pracę i on tej pracy nie wykonał. Ale jestem w stanie troszeczkę się z nim utożsamić, dlatego że ja też wiele razy nie byłam w stanie podołać temu całemu procesowi odchudzania. Mam nadzieję, że Mariusz wyciągnął z tego programu jak najwięcej dobrego dla siebie i w przyszłości z tych doświadczeń i z tej wiedzy będzie korzystał, że nie zarzuci tego całego tematu odchudzania, bo warto jest rzeczywiście schudnąć, jeżeli ma się tą otyłość. Naprawdę warto. Życie jest dużo przyjemniejsze, nawet z tą luźną skórą po odchudzaniu, nawet z tymi rozstępami, niż z otyłością. Siema. No, trener jest nareszcie. Jak tam? Są emocje? Jest taki trochę dzień sądu ostatecznego. Z jednej strony jesteśmy pewni, że jesteśmy przygotowani, ale z drugiej strony jest ogromna presja, że być może nie damy rady, rozczarujemy bliskich, siebie. Nie chciałbym wypaść tak, że mój bieg będzie wyglądał z każdym chyba kilometrem jak walka o życie, tylko to ma wyglądać tak, że ja się solidnie przygotowałem, tak? Nie wszystko jednak da się przewidzieć. Kurczę, tu mi się chce siku, tu mnie boli brzuch, tu mi gdzieś skręcam. Z tym siusianiem to jest po prostu, powiem wam, jakaś masakra. Ja też tak mam, że na przykład wstaję rano, myślę sobie, o, to będzie taki ekstra dzień, po prostu super dieta, już mam przygotowane ekstra rzeczy, wiem, co będę dzisiaj jadła, mega, 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 po prostu cudo, już mam dobre nastawienie. I nagle tak, piję herbatkę i po 5 minutach... do łazienki. Coś zaczynam robić, pracować na komputerze, wiecie, taka zajarana, gotowa, do łazienki. Później chcę iść na przykład do sklepu, zrobić jakieś fajne, zdrowe zakupy, coś tutaj poszukać, jakichś może nowych skyrków, coś tutaj fajnego, do łazienki. Nie wiem, robię cokolwiek, idę z psami do lasu na spacer, chodzę 3 minuty, siku. No po prostu idźcie to sobie w łeb strzelić z tym sikaniem. Przepraszam, musiałam się uzewnętrznić w tej kwestii, bo mnie to naprawdę irytuje. Kto tak ma, zostawia w komentarzu tą emotikonkę z kropelkami. Ja będę wiedziała, o co chodzi. Boże, no nie dam rady, nie? Mówię, ale jak już usłyszę ten start, to mówię, że jakaś może pójdzie, nie? Mam tam być na tej mecie. Zapowiedziałem sobie to 5 roku temu i nie ma możliwości takiej, żeby mi tam nie było. I ruszy. Start, lecimy i buch. Zamykam moje wszystkie klapki dookoła, patrzę tylko przez siebie i rura, nie? Największym szokiem byłem wypluł do przodu. Patrzę tylko na ściance jego buty i koniec, nie ma Rafała. Dla innych problemy rozpoczęły się już parę metrów po starcie. I cyk, i pierwsza przeszkoda. Ich, mówię, no nie. Ach, Damian miał problem z wysokością, no i teraz odzywa się chyba lęk wysokości. Oby dał radę później, bo chyba takich przeszkód, gdzie trzeba się troszeczkę wspiąć, będzie więcej. Siedzę na górze. Tam nic. Za mną ludzie. Trochę to się jakoś tam telepocze ta ściana. Weźcie, odejdźcie na jakąś minutę, żebym ja zszedł z tego na spokojnie. Mać. Nie wiem, jak długo on tam wisiał i straszył tego gołębia, ale sporo się tam nasiedział. Nie wiem, czy on tam nie siedział, aż na tej fali go po prostu nie zrzucili. Czyżby dla Damiana ten wyścig miał się skończyć, zanim na dobre się rozpoczął? Jest takim twardym, silnym facetem.
A jednak wyszło, że mam ten lęk wysokości i musiałam powoli tak zrobić, żeby zejść z tego. Współczuję mu strasznie, ale z drugiej strony trochę też współczuję innym uczestnikom tego biegu, bo jednak jego problem przeszkadzał też innym. I tu już się zaczyna robić problem, bo kiedy my mamy jakiś problem i dotyczy to tylko i wyłącznie nas i nikogo więcej, no to spoko. Ale tutaj byli też inni uczestnicy tego biegu, którzy pewnie chcieli jak najszybciej przeskoczyć i biec dalej, a jakaś osoba tą przeszkodę tutaj okupowała, że tak powiem. Także pod tym względem, no to niestety tak kiepsko trochę, ale wiadomo, czasami mamy takie blokady, że po prostu nie jesteśmy w stanie ich przezwyciężyć. Udało się. Listonosz rusza w pościg za kolegami. Lider dobiega do kolejnej przeszkody na 3 kilometrze. Moja największą traumą to było to, jak spojrzałem z góry w dół, a tam taka stroma ściana, nie? Mówię, kurczę, jak ja mam to pokonać, nie? Wesoło. Jakiś chłop patrzy się, a on normalnie na dupie potem zjechał. Ja nie mogę. Powiem wam tak, Rafał ma tak genialne teksty, że mnie czasami po prostu aż skręca w środku ze śmiechu. No właśnie, to jest najlepsza metoda. Tak, na dupie, prosto w dół, szybciutko, załatwione, jest okej. Okay. Równocześnie, kilometr wcześniej, Przemek zmaga się z ograniczeniami własnego organizmu. Kryzys mi się pojawił chyba na drugim podbiegnięciu pod jakąś większą górkę, bo mi nagle kolano strzeliło. O nie! No zaraz pierdyknę tutaj orła i ten i zostanę leżeć i mówię, no nie ukończę tego. No tak nie może być. To może się okazać czymś poważnym tak naprawdę, no chyba, że po prostu źle stanął i gdzieś tam sobie coś naciągnął, ale jeżeli rzeczywiście ma jakiś problem z kolanem, no to może być słabo. Podszedłem do tego emocjonalnie, tak, nie poddałem się. Jeżeli doszedłem tak daleko, stwierdziłem, że jeżeli mi się noga nie rozleci, to pobiegnę choćby na rękach. Oj, takie podejście zero-jedynkowe. Z jednej strony okej, rozumiem, no bo jest tutaj zdeterminowany, z drugiej strony nie powinniśmy tak robić. Odpowiednia motywacja pomaga przetrwać nawet najcięższe chwile. Tymczasem Rafał dociera do jednego z trudniejszych punktów biegu. Co to wymyśla do przeszkody? Najgorzej było z tą tuchylnią, nie? Pierwszy raz tak, wiesz, zrobię taki rozbieg, no i biegnę, biegnę, no i wiesz, do połowy ręką zahaczyłem się, też i mówię, o kurczę, będzie ogień, nie? No i właśnie, dlaczego trener z nimi czegoś takiego nie ćwiczył? Dlaczego? Tutaj trzeba mieć pewnego rodzaju technikę. Okej, prędkość, siłę, tak, ale też technikę. Mam wrażenie, że oni nie są przygotowani technicznie do tego typu aktywności. Moment zwątpienia był. Cofnąłem się jeszcze o parę metrów, to może nie wiem, 10-15 metrów, no i rozpędziłem się na maksa. No i cyk, zapałem się akurat tego, ręka cyk, noga pyk i z drugiej strony też mówię, to jakoś pójdzie, nie? Mamy to, 33-letni kucharz ma za sobą już połowę trasy i nadal nie traci zapału. Damian jednak na 2 kilometrze mierzy się z własnymi problemami. Mówię, co ja zrobię, po coś tu wszedł? Po coś tu wszedł? Listonosz z Sosnowca kontra 3-metrowa ściana z łańcuchów. Na razie walka jest wyrównana. Straszny moment. Jeb***a, się cały majda. Nie będzie tej mety. Ja patrzę, baletnica w tej śmiesznej sukieneczce. Ciach, 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 taka leciutka, malutka, fik, na drugą stronę w ogóle poleciała. A tu chłop zblokowany. King Kong taki koło nie, zamiast się tu... Patrz, baby, jak ja to zrobię. Nie, no siedzi na górze, no. To nie jest tak naprawdę śmieszne, okej? Okay? To nie jest śmieszne, bo lęk wysokości, no to jest poważna sprawa. Tylko Damian ma takie podejście, jest tak ambitny w tym wszystkim, że no aż wydaje się to takie nieproporcjonalne. Kurczę, chyba będzie tutaj dużo przeszkód z wysokością, także biedak musi się do tego przyzwyczaić. Szkoda, przykro mi.
Przykro mi bardzo. Podczas gdy 29-latek dzielnie, choć małymi krokami, prze do przodu, Rafał, czarny koń tej reprezentacji, rozpoczyna 6 kilometr biegu. Chłopie, mamy na mecie ciasto czeka! Panie, żona mi brownie upiekła! Chciałbym się na tyle pokazać, żeby ci ludzie, którzy trenują 5-6 lat, powiedzieli, chłopie, szacun dla tego gościa, bo przez 20 lat kuźwa siedział na kanapie, nic nie robił, a teraz skończył kuźwa jeszcze przed nami. Choć do mety coraz bliżej, najtrudniejsze dopiero przed kucharzem. Ostatnie kilkaset metrów naszpikowane jest aż 7 wyjątkowo wymagającymi przeszkodami. On już tu jest! Jest! Wchodzi po tym jeżu! Końcowy etap pokonuje jak burza. Ja jestem po prostu okropna. Ja się tak łatwo wzruszam. Ja się wzruszam na reklamie Allegro albo na reklamie Merci w telewizji, okej? Okay? Więc tego typu rzeczy, taki Rafał przekraczający swoje możliwości, po prostu cisnący do przodu, pędzący przed siebie niczym koń w galopie, no to mnie to po prostu rozczula. I jeszcze te wszystkie osoby, które mu kibicują, ja to nie mogę takich rzeczy oglądać. No kurczę, chłopak rozwala system dosłownie. Jeszcze trochę! Był szał. W jakim on w ogóle czasie? On wszystkich wyprzedził. To była w ogóle masakra. To jest torpeda, co nie? Wystrzeli i nie zatrzymiesz chłopa. Pięknie. Co? Brawo. Ludzie, którzy biorą udział w tym biegu, zazwyczaj kończą go w 2 godziny. Średni czas to po. On jest jakimś w ogóle robokopem. 57 minut i 47 wow. Sekund. Nie no, chłopak ma niesamowitą sylwetkę, niesamowite możliwości. Po prostu kosmos, dosłownie kosmos, jest przykładem dla wielu, wielu osób. Jedyne co się zastanawiam, dlaczego tutaj nie była pokazana jakaś większa rola trenera. Trener stoi sobie w kurteczce, w czapeczce. Dobrze by było, gdyby jednak chociaż biegł z naszymi uczestnikami, żeby przeżywać to, co oni i żeby wspierać ich na trasie. Fajniej by było, dużo fajniej by było. O kurde! Przeszczęśliwa byłam. Czas na najbardziej wyczekiwaną nagrodę. Czekaj, niech ci otworzy, masz łapy uwalone. Pić mi się chciała, nie wiem, ale zamiast wziąć się z tych pierwszych do picia, to ciasto. Zdrowie, brawo! Zasłużyłeś, chłopie! Yeah. Brawo! Trzeba! Brawo! Jeszcze raz, dajesz! Nie podawaj się, dawaj! Próbowałem, wyczesałem z siebie te resztki jakichś pokładów energii, tego futu, żeby te ręce też, mimo że to już był ból, co tam piekło, to wiedziałem, że już nie dam rady. Na spokojnie! Dawaj, końcowo! Za niepokonanie przeszkody zawodnik musi wykonać 20 karnych burpees. Inaczej padnie i powstań. Jeszcze raz, ostatni, dawaj do mety! Dawaj, Przemu! Piękny wynik, gratuluję bardzo, bardzo gratuluję i cały czas pytam się, czemu trener nie jest z nimi na trasie? Dlaczego? Czemu stoi na mecie w kurteczce i w czapeczce? Powinien z nimi biec, powinien ich wspierać w trakcie, a nie tylko i wyłącznie na mecie. Co to w ogóle ma być? Nie podoba mi się to. Na horyzoncie nadal nie widać ostatniego z kanapowców. Silne emocje udzielają się jego żonie Ewelinie. Martwię się. Spokojnie, zaspokojnie. Zależy, ile czasu na to poświęcił, na te treningi, na to wszystko. Jest i on. Jest już, no. Czy mimo trudności napotkanych na trasie, listonoszowi wystarczy sił na pokonanie wymagającej końcówki? Jest. Dawaj, Damian, lecisz z tym. Od razu. I cały czas, Damian, spokojnie, nie śpiesz się! Ojej, jaka agresja, chyba niewspółmierna.
do sytuacji. Ja wiem, że on jest bardzo ambitny, ale też ma w sobie taką potrzebę pokazania się z jak najlepszej strony, przez co czasami właśnie pokazuje się z tej gorszej strony. Bo zamiast podejść do tego w sposób wyważony, spokojny, bardziej taktyczny, no to te emocje biorą górę. Dawaj, dawaj, spokojnie! Prostuj się i ciucha, łańcucha! Drugie podejście, fik na dół od razu. Aj, aj, aj. Dasz radę! Już mi gul skacze, mówię, co jest? Jak? Dasz radę! Kwestia braku przygotowania, no to myślę, że to jest podstawowy problem, jeżeli chodzi o chłopaków. Na pewno to jest podstawowy problem. Ale chyba trzeba by było podejść do tego, wiecie, bardziej na spokojnie. Nie wiem, no już tak zaczynam być troszeczkę zszokowana tymi emocjami, jakie tutaj nam Damian pokazuje. Zapaliło się już czerwona lampka, już mówię, rozpierdolę te opony. Damian! Rób burpisy i dawaj dalej, chłopie, no co? Pół roku temu byłeś na kanapie, nie rób sobie wyrzutów, dawaj! Te burpisy... To było piekło, to było istne piekło. 7 8 Burpis to jedna z najbardziej 9, wycieńczających 8. ćwiczeń aerobowych. Dyszka! Do 10 się trzymałem, 11 gleba. Przy 18 burpisie leży. To jest koniec. Już nie pobiegnę. Ale proszę was, czy to nie jest kwestia braku przygotowania i to zarówno od tej strony fizycznej, za którą był odpowiedzialny trener, jak i od tej strony mentalnej, za którą też był odpowiedzialny trener? W sensie, trener tutaj w programie cały czas mówił o tym, że trzeba budować swój charakter, że trzeba pokonywać swoje słabości po to, żeby budować swój charakter, no że ten charakter to jest podstawa, charakter, charakter, charakter i charakter. A tutaj okazuje się, że tak naprawdę Damian, okej, okay, dobrze, schudł, super, ale jednak ten proces przygotowawczy no chyba nie okazał się skuteczny, skoro on ma taki problem nie nawet z kondycją, nie z wydolnością, nie z siłą, ale z podejściem. Bo to, co ja głównie tutaj zauważam, to jest bardzo specyficzne podejście i uważam, że rola trenera tutaj trochę zawiodła, bo jednak trener powinien też uczyć ich radzić sobie z porażką, radzić sobie z trudnościami, a nie tylko i wyłącznie z sukcesami. I odchudzanie super, jeżeli idzie nam po prostu jak bułka z masłem, ale co kiedy idzie nam trudniej? Poddajemy się. I teraz staram się sobie przypomnieć, czy w programie trener miał jakąś rozmowę z Damianem na temat właśnie porażek, na temat podejścia. Nie przypominam sobie. Jeżeli jestem w błędzie, to proszę dajcie mi znać w komentarzach, ale nie przypominam sobie, żeby trener tutaj ten temat podejmował z nim. Poszli do mnie, odwróć się. Poszli. Już masz końcówkę, chłopie. Robimy. Robimy. Zaraz weźmy po biegu. Dawaj. Dalej. Wsparcie żony i doping trenera dodały 29-latkowi potrzebnych mu skrzydeł. Damian, dajesz! Oj, super. Ja mi zrobię do siebie. Lubię, jak daleko zaszedłeś. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie i za to był ogromny szacunek, bo tak naprawdę na niego nikt nie stawał. Jakby były zakłady, kuźwa, kto stawia swój dom, mieszkanie i nie wiem, odda nerkę za to, że on nie przebiegnie, tam był pierwszy. A to szok, nie? Rzuca mi się w oczy też taka dziwna rywalizacja między chłopakami. Kompletnie jej nie rozumiem. Niefajne, to akurat niefajne i tutaj trener też powinien uczyć ich właśnie takiego zespołowego podejścia do tematu, bo jednak byli grupą, byli zespołem. I dopiero Damian zyskał szacunek chłopaków na sam koniec. No okej, okay, jakby rozumiem, że musiał się w jakiś sposób wykazać, ale jednak byli grupą i powinni być zawsze dla siebie wsparciem. Dawaj łapy! Finalnie jestem mega zadowolony, usatysfakcjonowany i mogę śmiało powiedzieć, że dumny. Pokazali nie tylko siłę mięśni, ale przede wszystkim siłę charakteru. Kanapowcy! Kanapowcy! To,
że zaliczyliście bieg i to, że jesteście, można powiedzieć, bohaterami, to nie znaczy, że tu stawiacie kropkę, nie? A może teraz dopiero jest start? Może teraz jest dopiero właśnie start i teraz dopiero zaczynacie, moim zdaniem, te lepsze życie. To co, jeszcze po jednej? Rafałek?